jakby mnie oskarżyli, że napadłem na samego pana prezydenta. Ale do czego zmierzam? Próbuje się z nas zrobić warkołów, oszołomów, no tam psychiczny i tak dalej, moherowe berety i tak dalej, to się przyjęło. Ale trzeba przyjąć też do siebie, że niepopularne rzeczy są tępione z góry już. I jak ktoś jest niepoprawny politycznie, jeśli nie będzie w tę samą trąbkę dął, no to pracy nie będzie miał, będzie odsunięty od mediów, odsunięty nawet od kościoła. Słuchajcie, zagłoszenie to, co mówię do was, w kościele, w swojej parafii, zostałem wyrzucony. Po 23 latach służby społecznej w kościele, bo to ja budowałem ten kościół, tworzyłem ośrodki rodzinne, zostałem wyrzucony. Na wniosek biskupa obecnego prymasa, czyli wtedy nuncjusza apostolskiego, który wzywał na dywanik mojego proboszcza, księdza arcybiskupa Nycza, też mojego proboszcza gnoił, no i ojca Rydzyka. Rebe Rydzyk dzwonił do mojego proboszcza, żeby mnie wyrzucić, bo nie może wytrzymać tego, co ja mówię o jego świętych krowach w Radiu Maryja, typu Jerzy Robert Nowak, czy Macierewicz, czy jakiś inny powabranie, z który nic wspólnego nie ma ani z Kościołem katolickim, ani z Polską Racją Stanu. Już w Radiu Maryja nie ma Polaków praktycznie, chyba że do sprzątania. Ale coraz więcej Żydów jest. Ja wrócę. No to pani Rewe Rydzyk przecież cały czas każe nam głosować. Ojej, ojej. Pani posłucha. A czy pani... O, teraz dziękuję bardzo. No, jak ja bym był Żydem, to ja bym karierę za to zrobił. Już bym w tym pałacu siedział, w sekretariacie. Proszę państwa, teraz nie są modlitwy na siekierkach, modlitwy ten koncert. Co miesiąc raz ksiądz zawsze o odrodzenie Polski. My się musimy modlić i modlić do uśmiechniętej śmierci, tak jak Rebe Rydzyk i inni rabini nam każą. Broń Boże, Polaku, katoliku się nie broń, tylko się módl. Niech cię zatłuką, okradną, a ty się módl. Módl do uśmiechniętej śmierci. Brawo, brawo. To jest pacyfikowanie Polaka. Niech cię okradają, gwałcą, mordują, a ty się masz modlić. Gdyby w 1939 roku mój ojciec nie stanął z karabinem w ręku, to by i mnie nie było, i innych, bo by się miał tylko modlić, tak? Witaj, Basia 28 godzin siedziała w więzieniu tylko za to, że protestowała przeciwko wciągnięciu nas na eurokołchozy. Ledwo widząca, bo nie ma, ma kłopoty ze wzrokiem, niewidomą kobietą wsadzili do więzienia. A co ja się przebrałem? Ja mam trójkę. A jakie to? Za to? Nie, ja staram się, nie, Radio Maria trzeba chronić, trzeba jak najwięcej Polaków, ale rozwala to radio, on robi z tego kanał, własny folwark, a nie radio ewangelizujące. Oprócz modlitwy jest taka wredna propaganda prożydowska, nie pozwala nam zjednoczyć sił narodowych patriotów, on nas puszcza w kanał. Zamiast pozwolić głosować ludziom na samoobronę, na Ligę Polskich Rodzin, to on w łeb walił, wycinał wszystkich, wycinał. Ale niech zaczną myśleć, po polsku. Przecież diabeł się ubrał w ornat i nam jeszcze ogonem dzwoni, zobaczcie. No ja byłem przy Broniewskiego na Piastu. No Boże. Na mnie pod 3 latach. Oj, ale niech zaczną myśleć. Przecież nie można wszystko, co z radia wychodzi, że to jest święte. Nieprawda. Tam tylu szubrawców się już uwiarygodniło i poszło do pracy. Jozio Szaniaski Młodzieży Polskiej tam miesza tak w głowach. Robi Moritz Neumann i święty Antoni Macierewicz i nasze Wassermanny i Dornbaumy
Wasserman to pan nie rusza. Bo w grobie leży. Przepraszam, ale tak. Nie, nie, bo w grobie. Jaki zdrajca był? Jaki był zdrajca? Ty łachu ty. Chodź ci. Odbiło ci chyba. O! Pierdzielony. Przyszłej do Warszawy tutaj rozrabiać. Wasserman nie rusza. A dlaczego nie? Nie, nie żyje. Za nas walczymy. Ale on ma u mnie przeklapane. To ja jemu robiłem publiczność, że tak powiem. Ja ludzi uwiarygadniałem do tego, żeby ja organizowałem radio. Nie, ale... Jak się pan mówi, niech pan mówi poważnie i bez machania. Dobrze. Proszę Państwa, nie dajmy się obmówić. Krótko mówiąc, nic za darmo nie ma, wszystko trzeba wypracować własnymi rękoma. I bronić swojego majątku, który nam zagraca, bo pan ryzykuje odgryzieniem nogi. Widzi pan, jak pan ryzykuje? Jakie niebezpieczeństwa czuchają na ulicy? Ryzykuje pan. A to rasa nordycka. Jaka to rasa nordycka? Japońska. Jeszcze uratował. Nogę mógłby pan stracić przy łokciu. Wiadomo coś, kiedy ten krzyż mają zabrać, czy nie? Już coś zapadły, jakieś decyzje? Do końca nie wiadomo. Niby mają, niby nie mają i to tak. W ogóle Muppet Show, nie? W ogóle Muppet Show. Ja już dawno powinienem być tam chyba z 5 km dalej, ale tak stoję i słucham. Bo ciekawy. No, widzę, że...